No co to za śpiochy tutaj dwa? Nie wiem, o co chodzi. I Grinchu leci? Cia! W dzisiejszym odcinku znowu kulinarne popisy. Bardzo trudne danie. Płatki z mlekiem. Ja miałem ogarnąć. Jest wiele sposobów przyrządzania tego wybornego dania, ale ja rekomenduję ten, żeby najpierw wsypać płatki, a później zalać je mlekiem. No i zobaczcie, nawet mi się udało taką tacę wyszukać w naszej sypiżarni i... Uwaga! Wow, ona ma takie nóżki, z tej też. Sweet. Siadaj tu, Leo. Dostaliśmy płatki! Dziękujemy! Proszę bardzo. Dziękujemy na płatki! Oj, uważaj! Dzień dobry, w kolejnym vlogmasie. Niech was mój outfit nie zmyli, bo jestem w piżamie, ale po prostu w tej piżamie nagrywałam content, więc to jest mój jakby look na ten poranek. Już jest 12 i od rana pracujemy. Teraz zrobiłam antikawę, także zaniosę jeszcze kawałek gwiazdy i dla cioci, i dla Leosia, żeby sobie zjedli. Ta pierwsza część poświęcona pracy, potem muszę się spakować, muszę jeszcze pojechać dokupić syropy do kaw dla dziewczyn i będziemy też dzisiaj pakować paczki dla dziewczyn ze Slinks, takie wigilijne, świąteczne. Jeszcze czekam na jedną paczkę ze świeczkami, teraz już mogę zdradzać, bo tego vloga jakby dodam jutro, a jutro już będziemy z dziewczynami siedzieć na kolacji, w obiedzie wigilijnym, kiedy będę dodawać tego vloga, więc mogę. Także wszystko wam dzisiaj pokażę, spakujemy razem te paczki, muszę też siebie spakować, bo jutro rano jadę do Gdańska. Niestety trochę mi się plany popsuły, dlatego że Filip rano zawiózł auto do mechanika i dostaniemy dopiero o 16 ten samochód z powrotem, więc nie mogę zrobić tych rzeczy, które chciałam w tych godzinach, które chciałam, no ale cóż, no. To jest praca. Ale ja montuję rolki. Dobra, żartuję. O, jeszcze kasę ci rzucam. Masz zależenie. Montuję filmiki dla The Slings. Zarobiste. Ale to jest... Leo, chodź, zobacz, jak mama pracuje. Ale to jest moje biuro. I co mam ci powiedzieć? Pokazać ci, jaka piękna... I na weta przyjechała. Zobacz, jaka ładna. Czekaj. Czekaj. Jaki mały Leo. Nie, a za rok temu. No i to śliczne przecież, prawda? Śliczne. No kto to montuje? Spinaczu. Anti na ciebie czeka. Jest jej smutno teraz, że tak się nie bawisz. Jak ja mam... I tak to jest, jak ja mam pokazać swoją pracę, jeśli ona jakby odbywa się na telefonie po prostu. Tak. No ja pokazałem właśnie. Welcome to my career. To jest moje biuro. Laweta przyjechała. Laweta przyjechała. Laweta. Zadzwonisz do Barbera, mówiłko? No. A możemy do Barbera tym razem? Gdzie był ostatnio? U... Dobrze. Bo chcę, żebyś ty umówił, bo ty musisz być. No to ja nie wiem, jak ty masz zajęcie. No dobra, okej. Okay. A mama biedna dalej w biurze pracuje, Leo. Jest żenada. Mam siedzieć przy biurku? Nie, no żartuję przecież. Przy biurku? Przy biurku, no. Masz. Nagrywaj sobie pół godziny i będziesz miała materiał na vloga. Tak mnie kopię po żebrach, że zaraz nie wytrzymam po prostu. Mam ochotę go tak... Powiedziałam Leosiowi, że się źle czuje i Leo przyniósł zestaw lekarza, tak? Tak. I powiedział, że jest lekarzem. Tam jest ten zestaw lekarza.
I podaje mi co chwilę jakieś zastrzyki. A, tu mam zadzieka. Tak, widzę, ale ty tam pięknie widzę remament robisz w szufladzie. Przez to, że ten stan skóry mi się pogorszył, znowu czuję się fatalnie. I nawet nie chcę mi się ubierać. Nie chcę mi się ubierać w ciągu dnia, bo wszystko mnie spędzi. Muszę milion razy zastanowić się, czym będzie mi wygodnie, komfortowo. Psychicznie czuję się dużo gorzej i już wpadłem w taki dołek, trochę taki depresyjny moment. Ale musimy stanąć na nogi, bo jest auto do odebrania. Filip ma teraz zajęcie, także moja mama... Mama to przyjechała. To twoja babcia przyjechała. Pomoże nam, jakby zawiezie nas. Dobrze, że mamy drugi fotelik. Kurczaka na leciu! Dokładnie, także trzeba ożyć. Auto odebrane. Dobrze w sumie, że zrobiliśmy je przed tym wyjazdem moim. I teraz idziemy do Lidla. Musimy kupić na dzisiaj na kolację jedzenie, coś dla chłopaków, żeby mieli, żeby Filip nie musiał jeździć jutro po marketach. I co? Ja też sobie coś kupię na drogę chyba, może jakiegoś bajgla sobie zrobię. I tak, walczymy trochę, bo znowu Leo jest bez drzemki. No to jest ten trudny moment, że bez samochodu ciężko jest go położyć spać. A dzisiaj nie mieliśmy samochodu, więc nie było szans położyć Leo się na drzemkę. Będę miała dzięki temu wolny wieczór, ale jest 16:18 i jest ciężko. Leo, idziemy na zakupy? Super, weźmiemy mały wózeczek? Pomożesz mi? Okej, okay. Zrobimy może quesadillę, co? Okej. Okay. Nie mam baterii drugiej i właśnie zaraz padnie mi aparat. Ja pierdzielę. Mózg! Wróciliśmy właśnie do domu i... No to dawaj. Tu mam już przygotowane dla ciebie stanowisko. Robimy Leosiowi w kuchni stanowisko lekarza. A ja będę w tym czasie robić quesadillę w Thermomixie. Quesadillę. No, musimy zrobić obiad, kolację, bo nie mieliśmy auta do 16 i nie mogliśmy nawet skoczyć po mięso. Wczoraj Filip widzieliście, że zrobił wieczorem jeszcze kurczaki, więc zabrakło nam mięska, ale mieliśmy na szczęście inne rzeczy na taki obiad. Powiem wam szczerze, że gdyby nie jutrzejszy wyjazd, to zrezygnowałam z tego challenge, bo odpalał sobie bajkę i się pojawiło. Wszystko mnie boli, po prostu mam spięte mięśnie, ja mam zgagę, cały czas mi się wszystko cofa. Mówiłam, że już jestem marudzącą kobietą w ciąży i nadal z uśmiechem na twarzy, ale będę marudzić. Fatalnie się czuję. Co ci jest, koteczku? Co mi jest, koteczku? Mama jest w ciąży, wiesz, na końcówce i już ciężko mi. No. Trzeba sobie brać zimnej coli, bo tylko dzięki temu jakby zmienia mi się smak w buzi. Mogę kolę? Kolę nie. Kola jest leble. Też nie powinna pić, wiesz? Piję tylko dlatego, że dzięki temu nie jest mamie niedobrze. Bo jak mam zgagę i mam taki kwas w gardle, w buzi, to po prostu robi mi się niedobrze automatycznie. I kola to trochę zabija. Dobrze, że jest w organizmie. Będzie czarny. A chcesz wody? To. Tak? To. Dobra, to już ci daję wody. Gdybym nie pomyślała, że będę robić quesadillę z Thermomixu, no bo jakby błagam. Z reguły quesadillę robiłam tak, że po prostu smażyłam na przykład mięso, kładą placek, mięso, ser, kukurydzę, jakieś takie warzywa i koniec. A w Thermomixie jest normalnie przepis i przemawia to do mnie, bo jest na pomidorach z puszki, więc pewnie będzie takie soczyste i pyszne to mięsko. Dlatego lecę według przepisu i najpierw zrobiłam guacamole. Matko, jakie to guacamole jest dobre, ja myślałam, że robię dobre guacamole. To jest perfekcyjne. Porcja jest jak dla armii, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Filip nie przepada za guacamole. Może zje, może mnie zaskoczy, bo z nim to nigdy nie wiadomo, ale no fanem nie jest, dlatego już podjadam do bułki. Pokazać wam, jak wygląda gotowanie z dzieckiem. Znaczy, każda mama mi zrozumie, nie? No, wszystko powyjmowane z szuflad i ze spiżarni. No i to są realia, czyli co znalazłeś w torebce prezentowej? Co znalazłeś? Czekoladkę. No, czekoladkę. I co my z tym zrobimy? Na jutro zostawimy? Nie. Nie. No, nie. Myślę, że nie mam wyjścia ogólnie. Nie. Bardzo chcesz? Tak. No dobra. Grudzień jest, nie? Tak. A kto to jest? Mikołaj. Mikołaj? To, co chyba najbardziej kocham Thermomix, to że jedzenie się robi z tyłu, a ja w tym czasie mogę sprzątać po całym dniu kuchnię, myć naczynia. Normalnie musiałabym stać przy patelni i mieszać, a taka reklama Thermomixa ma w Polsce. Kocham Thermomix, Leo powtarza, siedzi pod stołem i woła, kochasz Thermomix?
Kocham Thermomix, bo ułatwia mi życie, wiesz? I możemy więcej czasu spędzać razem i nie muszę tyle stać przy garach. Nie no, to będzie inna jakość quesadilla. Weźcie, zobaczcie, jak pięknie to... Tak, quesadilla, jak pięknie to mięsko jest tam tak... No może nie szarpane, ale poszarpane, no tak poszarpane w sumie. Chociaż tyle, że sprzątasz te kawy po sobie. Nie? O, nożyczki. Tak się prezentuje nasze danie. Tutaj guacamole zaraz wymieszamy i ja sobie zjem z Leosiem, a Filipowi zrobimy z Filipem, jak wróci do domu, żebym ją na świeżo. Zjemy sobie kolację razem? I wtedy idziemy spać? Robię sobie herbatkę i zabieramy się za pakowanie tego, tych wszystkich rzeczy. I oczywiście robię sobie ją z samym miodem, dlatego że mam tak straszną zgagę i już czuję, jak cytryna to pogorszy. Leo mi pięknie zasnął i w ogóle pomyślałam sobie, że pokażę wam te książki. To są książki, które gdzieś tam skonsultowałam z mamą i kupiłam mu na imieniny. I świetnie się sprawdzają. Boże, on je kocha. Czytamy je codziennie wieczorem. Jak jest Filip, to jest ich tradycja. Jak jest na korcie, to ja czytam. I na czym mi zależało, to żeby na stronach nie było za dużo tekstu, żeby on nie zdążył się znudzić stroną. No i żeby też były fajne ilustracje. Więc zobaczcie, tyle jest tekstu. Więc spokojnie, zdążycie na spokojnie to przeczytać i dziecko się nie znudzi i zmieniacie stronę. Super są te książeczki. Tutaj jest akurat, gdzie jest Nemo, Potwory i Spółka i Nie ma mocni, Odlot, Toy Story 3 i Ratatouille. Tutaj jest druga książeczka i tutaj mamy z kolei, no, Kubuś Puchatek, Olaf, tu widzicie, Złomek, dlatego Złomka kupowaliśmy to, a potem się okazało, że Leo przerzucił się na Toy Story. Jednak jeszcze nim zajmę się pakowaniem paczek dla dziewczyn, muszę wyeksportować vloga, bo zapomniałam tego zrobić. Przy Leosie nie miałam do tego głowy. Staram się jak najmniej robić takich rzeczy na komputerze, na laptopie, kiedy jestem sam na sam z nim. Praktycznie w ogóle tego nie robię. Bardzo jakby o to dbam, bo automatycznie widzę, jak on zaczyna się denerwować, wkurzać i jakby próbuje zwrócić na siebie uwagę. To nie jest nic nowego. To jest powszechna wiedza, ale widzę ogromną różnicę, więc no mówię, staram się tego nie robić. Oznacza to tyle, że nim wyeksportuję vloga, doda się na YouTube, to pewnie będzie 21. Trudno, będzie. I w ogóle wzięłam sobie resztkę tej gwiazdy z Nutellą, którą wczoraj robiliśmy, robiłam. I przeszło mi przez myśl dzisiaj, żeby zrobić taką gwiazdę na wyjazd z The Slings, żebyśmy miały na wieczór. Ale to już by była jakaś paranoja. Muszę się jeszcze spakować, ogarnąć. To byłby nienormalny pomysł. Spokojnie, pójdziemy sobie do kawiarni i kupimy sobie jedzonko. Vlog się tu dodaje. Ja sobie zapalę jeszcze dla przyjemności świeczuszkę. Wystawię sobie chyba wszystko, żeby wszystko widzieć i wtedy będziemy pakować. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How... Z tym będziemy musieli poradzić sobie za chwilę. Moje stanowisko pracy aktualnie wygląda... O Jezus Maria, przewróciłabym się. Wygląda aktualnie tak. Mamy piżamki dla wszystkich dziewczyn, te nasze Pointel, gorącą czekoladę, meci kubeczki, tak żebyśmy mogły sobie na kolach pić razem kawę. Tu są świeczki, to są takie, które kupowałyśmy kiedyś do paczek pierogowych, więc nam się sprawdziły. One są, to jest wosk sojowy z drewnianym knotem, bardzo ładnie pachną, więc są sprawdzone. I tu widzę, że pani albo pan, nie wiem, dołączyli, firma dołączyła taką w prezencie świeczkę, więc chyba Adzie ją dam po prostu. Świeczki wypakować z kartonika, bo inaczej się nie zmieszczą. Zajęło mi to zdecydowanie więcej czasu niż myślałam. Nie nastawiałam się na takie pakowanie. A, kalendarze się nie mieszczą, kalendarze będą dziewczyny musiały dostać osobno.
Dobra, teraz czekam tylko na czapki. Ułożyłam tu sobie wszystko. Zapakowałam też Agnieszce paczkę. Tutaj mam kalendarze, bo jednak nie weszły. Zapasowe piżamy. No a swojego pakować nie będę. No, nawet nie chcę mi się tego zabierać do Gdańska, bo to jednak trzeba paszczyć. Udało mi się też podrzeć wszystkie kartony, także tu mam papier. Tutaj jest plastik do wyrzucenia. A tego nawet dzisiaj mi się nie chce składać, bo jutro rano pewnie Leo będzie chciał znowu malować, więc to się po prostu nie kalkuluje. Niech już stoi dzisiaj. Hi, żyjesz? Chcę ci coś pokazać i powiedz mi, czy jesteś ze mnie dumny. Teraz zapakowałam sobie wszystkie paczki dla dziewczyn. I co zrobiłam od razu? Udarłam oświetlone? Tak. Wow. I oddzieliłam plastik. Jednak byłam w błędzie. Je guacamole. Holy moly guacamole. Smakuje? Stwierdziłam, że wykończę to mięso i robię resztę. Będą mieli na jutro na zimno. Na drugie śniadanie, Filip, nie na śniadanie, proszę. Okej? Okay. Na drugie śniadanie. Okay. Na śniadanie kupiłam beansy. Przyniosłam sobie wszystko z sypialni, żeby tam nie hałasować i muszę się szybko spakować, bo jeszcze czeka mnie montaż, a już naprawdę brzuch mnie tak boli, że muszę się położyć. Dobra, jest Miergit, kosmetyki, pielęgnację spakuję rano, tu mam ciuchy na rano nawet już przygotowane. Więc nie jest tak źle ze mną. Siadam teraz do tego, do montażu. I chyba wam nie pokazałam, jak finalnie prezentują się paczki. O tak. Dołożyłam czapkę, gumkę na wierzchu i zamykam już te kartony, żeby odhaczyć kolejny temat. I would rather be somewhere with you.